Władza testuje odporność obywateli, może także swych zwolenników, kto wie, na kolejne akty barbarzyństwa, skoro jest absolutnie bezwzględna wobec niepełnosprawnych, o tym mówiliśmy, to dlaczegoż miałaby nie być bezwzględna wobec krewnych ludzi, którzy nie żyją, na przykład krewnych ofiar katastrofy smoleńskiej. Mogą oni sobie powtarzać, że nie chcą ekshumacji swych bliskich, władza ma ich w głębokim poważaniu. Protestujemy dzisiaj na cmentarzu przy grobie brata, ale też protestowaliśmy wcześniej, wysyłając do prokuratury nasze żądania zaprzestania postępowania w sprawie ekshumacji. Jest podeptana nasza godność, jest to ewidentnie pokrzywdzenie naszych praw. Nie mam w ogóle takiej potrzeby, żeby grzebać w grobie mojego męża. Uważam, że Aram jest gdzie indziej, że on nie jest w tym grobie. W tym grobie są jego szczątki. To jest bezczelność z naszej strony. Chcę narazić na grób mojej żony, no.